trzeba mówić. Udaliśmy się wraz z klientem praktycznie najdalsze miejsce oddalone w Niemczech od granicy polskiej, czyli okolice Freiburga. Jest to południowo-zachodnie Niemcy, bardzo blisko przy granicy francuskiej i szwajcarskiej. A pojechaliśmy tam po Infiniti G37. No, jest stosunkowo bardzo niskiej cenie. Coś w nim jest jakoś zepsute. No, zobaczymy, czy jest to warte tych pieniędzy, bo naprawdę nie jest drogie. Jest podejrzanie za tanie. Auto jest przywiezione ze Stanów Zjednoczonych, sprowadzone, czyli import. 2013 rok. 1200 mil ma przejechane. Blacharsko nie jest uszkodzone, tylko mechanicznie silnik nie odpala. No, jakieś pół godzinki mamy jeszcze drogi. Także za pół godzinki zobaczymy, co to jest warte, czy nie na darmo przejechaliśmy tyle kilometrów. Zaraz wam pokażę to. Po Oględzinach Infiniti zostało zakupione, G37. Jak się okazało, auto jest fabrycznie nowe, z przebiegiem 0 km. No, jakieś tam drobne kilometry ma jeszcze. Widzicie, jest obklejona fabrycznymi naklejkami. Auto jest z importu ze Stanów Zjednoczonych. I auto, wiadomo, coś musi w nim być, że cena jest taka niska i że to auto jest tutaj, a nie w Stanach, nie? Po prostu auto ma uszkodzoną elektronikę. Było delikatnie zalane, ale nie dużo, bo po środku, no, ktoś tu grzebał już. Widać, że ktoś grzebał, próbował coś reparować. No, ale w środku jest jak nowe. No bo jest nowe. Tak, z auto jedzie do Polski. Zapłonu nie mogę przekręcić. Akumulator jest wyjęty. Zresztą na pewno nie działa, bo jakiś musi być zwarcie. Auto jest wyposażone w silnik benzynowy 3,7 litra, 320 koni. Ktoś tu już grzebał i sobie nie poradził z tym autem, więc dlatego zostaje ono sprzedawane. Widać, jest tylko rozkręcane. A w razie czego, jakby nie dało rady się uruchomić tego silnika, no to jest taki silnik tutaj do sprzedania za kwotę 1500 euro wraz ze skrzynią biegu. W drugą stronę chyba. Co to się dzieje? Czekaj. Nie, czekaj. Czekaj. Piotrek, przekręć tam. Przekręcone. W drugą stronę. No ale to czekaj. Czyli co, wjeżdżać? Czekaj! Tak, będziemy wjeżdżać. Dobra, zaraz. Zjeżdżając, napotkałem takiego Turana identycznego. Ostatnio mi dzwonił klient, że szuka. Jest 13 rok, ale ma mały przebieg, 132 tysiące.
7 siedzeń. Już lepiej wyposażone, lepsze siedzenia. Przód, tył, czujniki parkowania. No i ma przebieg 130 tysięcy. Takie Sirocco, 94 rok, wersja GTX. €1500. No. Coś z gaźnikiem czy coś, bo tam jest rozkręcony, mówił, że... Musisz politurę, ja musisz politurę, no musisz no diese. Ja machen. Aber ich kann das alles machen. Okay. Dann machen wir so, ob ich bezahle dir jetzt. Ja. Und darf ich noch gucken, diese Leon? Ganz kurz? Ja. Ja? Okay. Nachbarn, Vivaro Traffic. Ja. Ist mein Freund. Okay, ich meine. Kann gut kaufen. Von Ihnen? Von ihm? Von ihm. Ist eine ehrliche Person. Ach so. Und hat eine Vivaro oder hat viel, ja, viel Vivaro? Viel Vivaro. Ach so, immer kommen Vivaro zu ihm. Ja. Ja. Aber nicht billiger. Besser Preis dann. Wie ich habe gehört. Ja. Ja, dieser war teuer. Alle, aber weißt du, Kilometer nicht so viel, 150. Ich habe eine von die grüne Binnen, das, die Getriebe ist kaputt, wir müssen machen. Aha.